fazy pożaru wewnętrznego komora rozgorzeniowa. Rozgorzenie i wsteczny ciąg płomieni. Podstawowe definicje, symptomy. Pożar. Pożar jest to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym, mogący powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz znaczne straty materialne. Początek pożaru zazwyczaj ma miejsce w momencie, kiedy dochodzi do zapalenia materiału. Z jakichś przyczyn jeden z materiałów palnych w pomieszczeniu wchodzi w kontakt ze źródłem zapłonu i staje w płomieniach. Tak rozpoczyna się zazwyczaj pożar. Praktyka pożarnicza wskazuje jednak, że każdy pożar ma pewne właściwości rozwoju. Wiemy, że każdy pożar w pomieszczeniu jest inny, to jednak dla każdego z nich można wyodrębnić pewne cechy wspólne. W czasie trwania wszystkich pożarów możemy rozróżnić trzy fazy spalania, fazy rozwoju pożaru. Jednocześnie pożar może być zauważony w pierwszej fazie i zostać od razu ugaszony, i wówczas nie wystąpią dwie kolejne fazy pożaru. Wszystko to zależy od czasu zauważenia i szybkości podjętych działań. W pierwszej fazie pożaru szybkość spalania zazwyczaj jest zależna od eksponowanej na ciepło powierzchni paliwa, oczywiście przy odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu. Jednak najbardziej interesującym nas zjawiskiem, które dla większości strażaków stało się koszmarem, jest rozgorzenie. Termin pochodzi z języka angielskiego flash over, flash zapłon i over ponad. Istnieje wiele definicji tego pojęcia w zależności od podejścia. Definicja rozgorzenie. Rozgorzenie jest to przejście z lokalnego pożaru do ogólnej konflagracji wewnątrz pomieszczenia, kiedy wszystkie materiały się palą. Jest to stan przejścia pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację. Nagłe rozprzestrzenienie się płomienia poprzez niespalone pary i gazy zebrane pod sufitem. Nagłe przejście ze spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne, kiedy temperatura gazów spalinowych pod sufitem osiąga temperaturę około 600 stopni Celsjusza. Gwałtownego ubytku tlenu i szybkiego wzrostu stężeń tlenku węgla i dwutlenku węgla i innych produktów rozkładu termicznego i spalania. Wyrzutu płomieni na zewnątrz pomieszczenia. Przejście z fazy pierwszej wzrostu pożaru w drugą fazę pożaru rozwiniętego. Jednak wszystkie powyższe wyjaśnienia mają prostą i ogólnikową postać. W Stanach Zjednoczonych jeden z głównych ekspertów z dziedziny taktyki i profilaktyki pożarowej wyjaśnił następująco termin rozgorzenia. W pożarze pomieszczenia może dojść do takiego stadium, w którym całkowicie promieniowanie cieplne pochodzące od płomienia, gorących gazów i gorących brzegów pomieszczenia spowoduje wytwarzanie palnych produktów pirolizy przez wszystkie odsłonięte palne powierzchnie wewnątrz tego pomieszczenia. Wprowadzenie źródła zapłonu spowoduje gwałtowne i podtrzymane przejście wzrastającego pożaru w pożar w pełni rozwinięty. Powyższe sformułowanie jest dosyć proste, ale i zarazem szczegółowe. W International Standards Organization ISO 1990 opracowano definicję, podobną, choć inaczej ułożoną, mówiącą, iż rozgorzenie to nagłe przejście w stan całkowitego zajęcia się ogniem powierzchni podczas pożaru palnych materiałów w pomieszczeniu. Czynniki wpływające na czas powstawania zjawiska flashover. Do głównych czynników, które wpływają na czas niezbędny do powstania zjawiska flashover, należą lokalizacja i powierzchnia źródła ciepła, gęstość paliwa, lokalizacja materiałów palnych, materiały wyposażeniowe i wykończeniowe, wielkość otworów wentylacyjnych. Cechy charakteryzujące rozgorzenie. Do głównych cech charakteryzujących rozgorzenie należą gwałtowne zwiększenie liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru, skokowa zmiana masowej szybkości spalania, gwałtowny wzrost temperatury, wyrzut płomieni na zewnątrz pomieszczenia, gwałtowny ubytek tlenu, gwałtowne powiększanie tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz produktów spalania i rozkładu,
gwałtowne powiększanie ilości tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz produktów spalania i rozkładu. Backdraft. Kolejnym zjawiskiem towarzyszącym rozgorzeniu jest backdraft. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko pożarowe, stanowiące poważne niebezpieczeństwo dla strażaka. Z języka angielskiego backdraft można przetłumaczyć jako wsteczny ciąg. W dniu dzisiejszym często słyszymy o potocznej nazwie wstecznego ciągu płomienia – ognisty podmuch. Określenie to zostało zapożyczone z filmu Backdraft. Film ten doskonale obrazuje powyższe zjawisko. Zjawisko wstecznego ciągu płomienia powstaje w warunkach niecałkowitego spalania, przy małej objętości płomieni lub wręcz ich braku, przy występującym żarzeniu w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Istnieje wiele definicji wstecznego ciągu płomienia. Paul Greenwood uważa, że ograniczona wentylacja może doprowadzić do pożaru wewnątrz pomieszczenia, który wytwarzać będzie gazy pożarowe zawierające znaczną ilość częściowych produktów spalania i niespalonych produktów pirolizy. Jeśli produkty te zakumulują się, wtedy dostarczenie powietrza w momencie otwarcia pomieszczenia może doprowadzić do nagłej deflagracji, czyli gwałtownego zapalenia. Deflagracja ta, przemieszczająca się w pomieszczeniu oraz na zewnątrz drzwi i okien, nazywana jest wstecznym ciągiem płomieni. Inna definicja została zamieszczona w National Fire Protection Association w Stanach Zjednoczonych. Tam ekspert z dziedziny profilaktyki pożarowej uznał, że ognisty podmuch jest to eksplodujące lub nagłe spalenie nagrzanych gazów pożarowych, występujące, gdy tlen dostarczony jest do budynku, który podczas pożaru nie był odpowiednio wentylowany i w którym wyczerpał zapas tlenu. W Polsce została przyjęta następująca definicja. Wsteczny ciąg płomienia jest to gwałtowne pojawienie się płomieni w pomieszczeniu przemieszczających się w kierunku drzwi, kilka chwil po ich otwarciu. Zjawisko powodowane mieszaniem się gazów pożarowych w strudze powietrza zasobnego w tlen i zaistniałym zapłonem, a następnie przesuwaniem się płomienia ze znaczną szybkością w kierunku drzwi z charakterystycznymi efektami dźwiękowymi. Jak widzimy, definicje obrazują to zjawisko w sposób w miarę zrozumiały. Ze względu na dużą możliwość wystąpienia tego zjawiska w pożarach pomieszczeń oraz zagrożenie zdrowia i życia strażaków, poświęćmy ognistemu podmuchowi więcej uwagi. Na początku pożaru gazy pożarowe są chłodne i wypełniają stopniowo całe pomieszczenie. Pochodzą one z pierwszej fazy spalania, gdy w pomieszczeniu była dostateczna ilość tlenu. Zazwyczaj jest tak, że w pomieszczeniach słabo wentylowanych stężenie tlenu maleje. Powoduje to powstanie niespalonych produktów rozkładu termicznego materiałów palnych, m.in. tlenku węgla, który jest gazem palnym. Aby podtrzymać proces palenia, potrzebny jest tlen. Ze względu na małe stężenie tlenu, rozmiary płomienia maleją, a bardzo często proces spalania płomieniowego przechodzi w tlenie. Wyobraźmy sobie strażaka, który otwiera drzwi do środka. W chwili otwarcia w pomieszczeniu zostaje podwyższone stężenie tlenu dzięki wejściu do pomieszczenia silnego strumienia powietrza w postaci strugi. Następuje wymieszanie się gazów pożarowych z powietrzem, przez to powstaje strumień palnej mieszanki od drzwi w głąb pomieszczenia, gdzie dociera do powierzchni żarzącej. Na efekt nie trzeba długo czekać. Następuje zapłon i zapalenie się mieszanki gazów pożarowych i powietrza. Płomień wędruje w kierunku drzwi. Czym bliżej drzwi, tym większa prędkość. W momencie wyjścia płomienia na zewnątrz, prędkość jego jest największa. Zjawisku temu towarzyszy huk i dźwięk jadącego pociągu w tunelu. Symptomy wskazujące na możliwość pojawienia się wstecznego ciągu płomieni. Tłusty, czarny dym zaczyna wydobywać się z pomieszczeń. Dym lub języki płomieni pojawiające się w otworach mają pulsujący, okresowy charakter. Szyby w oknach drżą, wydając charakterystyczny dźwięk i są tak gorące, że nie można ich dotknąć.
dym może być zasysany z powrotem do pomieszczenia. Pojawienie się niebieskich płomieni w pewnej fazie pożaru jest znakomitym wskaźnikiem. Pożary piwnic lub innych zamkniętych pomieszczeń zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się wstecznego ciągu płomieni. Szum w uszach powodowany przez ruch powietrza skierowany ku źródłu ognia i tworzący zawirowania dymu. Zapalenia gazów pożarowych. Istnieje więcej sytuacji, w których może nastąpić zapalenie się gazów pożarowych w pomieszczeniu. Te dodatkowe zdarzenia niekoniecznie muszą podlegać pod którąś z wyżej wymienionych definicji, ale spowodują podobny wynik w postaci szybkiego rozprzestrzeniania pożaru. Sygnały ostrzegawcze i przeciwdziałanie tym zjawiskom przez strażaków. Pomimo poznania symptomów oraz oznak zjawisk rozgorzenia i ognistego podmuchu, należy pamiętać o zagrożeniach i mieć określone nawyki podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Poniższe punkty przedstawiają zagrożenia związane z tymi zjawiskami oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Nagłe otwarcie wejścia do pomieszczenia może wywołać rozgorzenie, backdraft lub ujemny przepływ powietrza w stronę klatki schodowej i spowodować wybicie okien do środka, co skutkuje nagłym rozwojem pożaru. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy stosować odpowiednie techniki otwierania drzwi i przestrzennej mgły wodnej. Jeśli to możliwe, na piętrze pożaru należy zamknąć wszystkie dojścia do szybu klatki schodowej, zanim pomieszczenie objęte pożarem zostanie otwarte. Pożary w miejscach ukrytych, przestrzeniach dachowych lub mocno uszczelnionych z małą wentylacją są często narażone na niebezpieczeństwo backdraftu, gdyż akumulacja gazów pożarowych następuje w takich pomieszczeniach powoli. Ponadto dym wydobywający się spod okapu w budynku jest znakiem wzrostu ciśnienia wewnątrz. Wentylacja taktyczna i przestrzenna mgła wodna są najefektywniejszymi sposobami radzenia sobie z takimi sytuacjami. Oleisty osad w oknach, gorące drzwi i uchwyty oraz pulsujący dym z tych miejsc są pewnym znakiem, że istnieje niebezpieczeństwo backdraftu w momencie otwarcia. Również w tej sytuacji wentylacja taktyczna połączona z przestrzenną mgłą wodną są wymagane. W momencie wejścia lub podczas przemieszczania się z linią gaśniczą w głąb gęstego dymu należy obserwować dym w drzwiach. Jeśli pulsowanie dymu jest wyraźnie widoczne, w którym dym jest zasysany i pulsuje tam i z powrotem, lub gdy dym jest czarny i zawija się z powrotem w siebie, należy niezwłocznie wycofać się z tego miejsca za pulsującym strumieniem przestrzennej mgły wodnej skierowanej w górę. Oznaki te świadczą wyraźnie o możliwości powstania backdraftu. Odgłosy gwizdu lub ryku są klasycznymi oznakami backdraftu, należy szybko wyjść. Również tu należy użyć pulsującego strumienia skierowanego w górę w celu zobojętnienia gazów pożarowych. Kolejną oznaką backdraftu może być obecność niebieskich płomieni wewnątrz pomieszczenia. Może to być ostrzeżeniem świadczącym o spalaniu mieszanki, w której powietrze bardzo szybko się przemieszcza do źródła ognia. Należy pulsować prądem wody i wycofać się. Każdy nagły wzrost temperatury wewnątrz pomieszczenia objętego pożarem, szczególnie jeśli zmusza strażaków do bardzo niskiego przykucania, jest sygnałem ostrzegawczym przed nieuchronnym rozgorzeniem. Należy wtedy pulsować wodą w górę, to znaczy zastosować metodę przestrzennej mgły wodnej w celu chłodzenia fazy gazowej. Oznaki płomieni w warstwie gazów nad głową strażaka są oznakami rozgorzenia. Wtedy tylko należy pulsować, pulsować i pulsować wodą w górę. Jeśli granica dymu gwałtownie obniża się w kierunku podłogi, zaś pożar pojawia się na suficie, należy wycofać się z pomieszczenia za pulsującym strumieniem skierowanym ku górze, zanim nastąpi rozgorzenie.
Podczas robienia otworów w ścianach, pustych przestrzeniach należy zachować szczególną ostrożność. Należy mieć pod ręką nawodnioną linię gaśniczą, aby za pomocą pulsującego strumienia ochłodzić strumienie gazów wydostających się lub powracających do pomieszczenia. W momencie opanowania pożaru i podczas dogaszania nigdy nie należy zakładać, że nie istnieje niebezpieczeństwo. Należy uważać na nagromadzone gazy pożarowe w górze, w kredensach, przestrzeniach dachowych, pustych przestrzeniach i pomieszczeniach przylegających. Należy upewnić się, że wszystkie miejsca są właściwie wywietrzone pod osłoną pulsującej mgły. Należy uważać przy zastosowaniu PPV, Positive Pressure Ventilation, wentylacja nadciśnieniowa, w sytuacji, gdy palące się fragmenty mogą się unieść ku górze. Czym jest komora rozgorzeniowa? Komora rozgorzeniowa. Jako stanowisko dydaktyczne do przedmiotu taktyka działań gaśniczych służy do symulacji i obserwacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru, a przedstawiona została poniżej. Punkt odczytu temperatury wewnętrznej na różnych wysokościach pomieszczenia z wykorzystaniem termopar zaprezentowany został na poniższym obrazie. Komora rozgorzeniowa wyposażona jest w klapę dymową, przy pomocy której można przedstawić jej zasadę działania oraz wpływ na działania gaśnicze. Początek procesu pożaru. Obserwacja w pierwszej fazie rozwoju pożaru, zjawisk towarzyszących spalaniu się materiałów oraz rozkład strefy zadymienia. Część komory służąca do umieszczenia materiałów palnych z możliwością obudowania ścian i sufitu materiałami symulującymi palny wystrój wnętrza. Widok ustawionego paleniska gotowego do ćwiczeń przedstawia poniższy obraz. Obserwacja zachodzących zjawisk. Rozkład temperatur. Strefa podsufitowa. Podłoga. Strefa zadymienia. Ognie pełzające. Rozgorzenie. Wsteczny ciąg płomieni oraz zastosowanie klapy dymowej i przygotowanie ratowników do gaszenia pożaru wewnętrznego zostały przedstawione poniżej.